Dzień dobry. Mam przyjemność powitać Państwa na konferencji poświęconej publikacji wynikom wypracowanym przez spółki z Grupy Azoty w 2015 roku. O wynikach opowiedzą Państwu pan Mariusz Bober, prezes zarządu Grupy Azoty SA, pan Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty SA, pan Witold Szczypiński, wiceprezes Grupy Azoty SA, pan Marian Rybak, prezes Grupy Azoty Puławy, pan Krzysztof Jałosiński, prezes Grupy Azoty Police oraz pan Adam Leszkiewicz, prezes Grupy Azoty Kędzierzyn. Serdecznie witam również osoby, które oglądają nas w wersji online. Oddam teraz głos panu prezesowi Marianowi Boberowi. Dziękuję. Marian to też ładne imię, także nie obrażam się. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mam okazję spotkać się z Państwem właśnie w takim gronie. Jak Państwo doskonale wiecie, jest to nasze pierwsze spotkanie. Mam nadzieję, że takich spotkań jest przed nami wiele. Zasadnicza część mojej pracy zawodowej i moich doświadczeń to doświadczenia w pracy w dużych grupach kapitałowych. Ponieważ moją ambicją w każdej firmie, z którą miałem przyjemność współpracować, było to, aby na zakończenie tej współpracy firma, w której pracowałem, była lepsza niż na początku, to samo chcę, aby dotyczyło Grupy Azoty. W czym upatruję to, w jaki sposób mogę wnieść jakąś wartość dodaną? Ano właśnie w tym, że mam doświadczenie i umiejętności w funkcjonowaniu dużych grup kapitałowych. W tym, że mam doświadczenia w kształtowaniu strategii dużych organizmów gospodarczych, w jej kształtowaniu, ale przede wszystkim we wdrażaniu. Jeśli chodzi o Grupę Azoty, to właśnie uważam, że te moje doświadczenia, to co uważam za wartość dodaną, którą mogę tutaj wnieść, konweniuje z moimi pierwszymi refleksjami po 3 tygodniach pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Uważam, że firma jest w bardzo dobrej kondycji, że procesy, które zachodziły w grupie przez ostatnie kilka lat, polepszyły ją, że aktualna pozycja jest stabilna i jest świetnym punktem wyjścia do dalszego rozwoju. Natomiast upatruję dużych możliwości do dalszego zwiększania wyników, do dalszej ekspansji, w tym w procesach konsolidacji i integracji. To, co zostało dotychczas zrobione, należy moim zdaniem ocenić pozytywnie, natomiast na szczęście jeszcze jest troszeczkę do zrobienia. Uważam, że wzrost wartości grupy jako całości i jej atrakcyjności dla akcjonariuszy może zostać uzyskany właśnie poprzez większą integrację, poprzez stopniową, ale bardzo konsekwentną zamianę tego organizmu z sumy 4 największych jego części składowych w jeden organizm. Do wykorzystania są oczywiście efekty synergii, efekty skali. Uważam, że to jest właśnie to, co w Grupie Azoty powinno być robione przez najbliższe miesiące i lata. Przykładów obszarów, w których tego typu procesy mogą przynieść efekty, można wymieniać wiele. Państwo je na pewno doskonale znają. Chciałbym tutaj zaakcentować w tym moim takim pierwszym wystąpieniu do Państwa dwa obszary. Pierwszy to jest obszar zakupów. Jak powiedziałem, tego typu procesy w firmie się już działy. Dotyczyły zakupów głównie surowców, ale widzę jeszcze możliwości dość duże dalszego wspólnego występowania grupy jako nabywcy na rynku. Drugi obszar, który moim zdaniem i wymaga, i może przynieść znaczące efekty dla grupy, to jest koordynacja projektów inwestycyjnych. Uważam, że większa koordynacja, większa współpraca całego organizmu może przynieść efekty, szczególnie jeśli chodzi o akcent na podnoszenie poziomu technologicznego grupy, na inwestycje innowacyjne, bądź to dotyczące produktów aktualnie wytwarzanych, bądź takich, które byłyby inwestycjami rozwojowymi i kształtowałyby pozycję i wartość grupy przez najbliższe kilkanaście lat. To z mojej strony na sam początek bardzo syntetycznie tyle. Oczywiście będziemy do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo.
Przedstawimy wyniki całej grupy, opowiemy o jakie tendencje i determinanty rynkowe występują, jaki mają wpływ na wyniki, ale też i najbliższe miesiące. A wyniki przedstawimy tak jak dotychczas to robiliśmy. Przedstawimy wyniki grupy kapitałowej w poszczególnych segmentach, a potem koledzy prezesi spółek tworzących grupę również przekażą informacje o wynikach w Puławach, Policach i Kędzierzynie. Przychody w 2015 roku wyniosły 10 miliardów 24 miliony złotych, EBITDA 1 315 mld, wynik netto 692 miliony złotych i zysk netto na jedną akcję 6 zł 14 groszy. Wszystkie te parametry są na historycznych, rekordowych poziomach. Jesteśmy dumni z tego, ale te determinanty, które kształtowały wyniki grupy w 2015 roku, to przede wszystkim wyższa produkcja i sprzedaż nawozów azotowych oraz wieloskładnikowych. Segment nawozowy w najwyższym stopniu kontrybuje w tworzeniu tej EBITDA grupy. Obserwujemy korzystne cenowe tendencje cenowe w nawozach wieloskładnikowych, ale uwzględniające również cenę sprzedawanego nawozu, jak i też i surowców, które są używane do jego produkcji. Dywersyfikacja zakupów obejmująca również dywersyfikację zakupu gazu i towarzyszący jej spadek cen surowców energetycznych, takich jak gaz czy węgiel. Pomimo słabszych wyników, pomimo ujemnego wyniku na poziomie EBITDA segmentu tworzywa, zanotowaliśmy wyższy spread pomiędzy benzenem a poliamidą, chociaż nadal sytuacja rynkowa jest w tym segmencie trudna. Zrealizowany kurs wymiany dolar do złotówki był wyższy w roku 2015. Euro do złotówki był na porównywalnym poziomie. Program doskonałości operacyjnej ogłoszony zgodnie z celem, którego mieliśmy do końca 2016 roku, poprawić EBITDA o blisko 300 milionów złotych w 2015 roku, przyniósł nam znaczący wkład w tą poprawę wyników operacyjnych. Najważniejsze wydarzenia roku 2015 to niewątpliwie ogłoszenie projektu wieloletniego projektu inwestycyjnego obejmującego 68 projektów inwestycyjnych i plany związane z realizacją kilku kluczowych, największych projektów, takich jak PDH w Policach, elektrownia w Puławach czy zgazowanie węgla, ale również co ważne, integrujące grupę, na co zgodnie w nawiązaniu do tego, co mówił prezes grupy, do tej pogłębionej integracji, to niewątpliwie tym krokiem integrującym była podpisana umowa konsolidująca dług grupy z konsorcjum banków komercyjnych, z czterema bankami komercyjnymi oraz dwie instytucje finansowe, takie jak EBI czy EBOR. Zostaliśmy nagrodzeni wieloma wyróżnieniami. Te, o których wspominamy na prezentacji, to Diamenty Polskiej Chemii, laureat Zmieniamy Polski Przemysł, inwestycje bez precedensu, ale też i wybaczcie, nie możemy się nie pochwalić, pomimo tego, że nie napisaliśmy o tym, że duży wkład naszego zespołu IR-owego, również dzięki kontaktom i z państwem, ale też i z inwestorami indywidualnymi, to złota strona emitenta. Tak trochę mówimy, że to jest taki mały Oscar w tej dziedzinie.
32 miejsce w ICIS Top 40 Power Players i 5 miejsce Value Creation Chemicals 2015. Grupa Azoty, członkowie jej kierownictwa znaleźli również miejsce w organizacjach międzynarodowych, takich jak IFA czy Fertilizers Europe. Oraz z racji powiększania się, ale też i zwiększonego zainteresowania, Grupa Azoty znalazła się w indeksie FTSE Emerging Markets. Wszystko to, wszystkim tym wydarzeniom towarzyszył wzrost wartości grupy i te rekordy, które, z którymi jesteśmy dumni, czyli najwyższa kapitalizacja i najwyższy kurs giełdowy, który zrealizowaliśmy. I wspomniany już przeze mnie program Azoty Pro. O inwestycjach realizowanych w tym ujęciu strategicznym poproszę siedzącego po prawicy pana prezesa Witolda Szczypińskiego. Witam. Szanowni Państwo, w roku 2015 uruchomiliśmy wszystkie istotne z punktu widzenia kształtowania EBITDA do roku 2020 inwestycje. Pokazujemy tu inwestycje o dużej skali, to jest produkcja propylenu, elektrownia Puławy, ale chciałem zwrócić tutaj uwagę na jeden element. W bieżącym roku we wszystkich lokalizacjach kończymy w układzie energetycznym dostosowywanie się do wymogów ochrony środowiska. Puławy zrobiły to wcześniej, w tym roku będziemy mieli pełną zgodność. Co do nakładów inwestycyjnych w 2015 roku, one sięgają ponad 900 milionów złotych, przy czym istotnie zmieniliśmy strukturę. Inwestycje związane z rozwojem biznesu zdecydowanie dominują. Praktycznie inwestycje mandatowe są powoli zanikające. Świadczy to o tym, że zrobiliśmy pewien krok w odtworzeniach, który generuje już coraz mniejsze potrzeby. Była tu mowa o programie Azoty Pro, często przez otoczenie niedocenianym. Z jednej strony mamy bardzo duże oszczędności, jeżeli chodzi o zakupy i logistykę. One jednak wiążą się z tym, co dotyczy samego rynku, kształtowania się rynku węgla, rynku gazu, rynku petrochemikaliów. Coraz lepiej kupujemy. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz, na kwestie związane z remontem, z remontami energetyką. Wprowadzony pilotowo w roku 2014 program Preventive Maintenance w Policach został rozszerzony na pozostałe spółki grupy w roku 2015. Zdecydowanie wzrósł czas dostępności instalacji kluczowych. To daje też ten między innymi wynik w remontach. Coraz lepsze dostosowanie energetyki do potrzeb produkcji ma też wymiar. To działanie będziemy prowadzić w układzie quasi ciągłym. Skończy się w przyszłym roku okres trzyletni pierwszy. Będziemy kontynuować to w następnych trzech latach. To, że to jest 368 milionów oszczędności na EBITDA, świadczy o tym, że mieliśmy rację, robiąc z tego programu jeden z filarów naszej strategii. Kluczowe wydarzenia, panie prezesie, jakby pan... Prawdzie pan prezes Szczypiński jest gotowy do opowiedzenia, co wydarzyło się w Tarnowie, ale pozwólcie, że każda liszka swój ogonek chwali. Mam nadzieję, że tłumacz nie będzie miał kłopotów z przetłumaczeniem tego na język angielski. Ale pozwolicie, żeby się pochwalę o tym, o czym mówiliśmy. O tym, o czym już mówiłem, czyli o podpisaniu umowy z konsorcjum banków
na finansowanie potrzeb korporacyjnych, w tym inwestycyjnych, oraz dwóch umów z EBOR-em i EBI. Nie tylko jesteśmy dumni, że ta wspólna praca całej grupy, wielu zespołów zaowocowała podpisaniem tych umów, ale również to była wielka praca poprzedzona analizą potrzeb inwestycyjnych, ale też i możliwości sfinansowania tych projektów inwestycyjnych. Wykonaliśmy taką symulację do roku 2020, uwzględniającą również te wydatki inwestycyjne w latach następnych. Przedłożyliśmy te biznesplany i uzyskaliśmy akceptację instytucji finansujących. Wielokrotnie podkreślaliśmy to, że grupa może więcej. Właśnie to podpisanie tych umów kredytowych gwarantujących również ten krok w kierunku realizacji dużych projektów inwestycyjnych jest tego i dowodem, i dobrym przykładem, że procesy integracyjne to jest dobry kierunek działania grupy. I dalej proszę pana prezesa Szczypińskiego. Jeżeli chodzi o część kompleksu wytwórczego w Tarnowie, rozpoczęliśmy budowę nowej instalacji granulacji mechanicznej. No, istotniejsze jest to, kiedy będzie zakończenie i uruchomienie. To jest kwestia pierwszego kwartału 2017 roku. No, powodem do chluby nie jest pewnie samo wmurowanie aktu erekcyjnego, bo wmurować ich można dużo, natomiast nastąpiło rzeczywiste rozpoczęcie budowy wytwórni poliamidów. Zakończenie planowane jest także na pierwszy kwartał 2017 roku. Ponadto Grupa Azoty stała się inwestorem roku w forum inwestycyjnym w Tarnowie i zostaliśmy docenieni złotą stroną emitenta 8 edycji. Pana prezesa Mariana Rybaka poproszę o informację podsumowujące wydarzenia w Puławach. Szanowni Państwo, więc podstawowymi takimi ważnymi informacjami, którymi możemy w tym teraz się podzielić, to jest zawarcie długoterminowej umowy na sprzedaż melaminy i mocznika. Te umowy są na tyle ważne, że mamy, to są wieloletnie i mamy stałych odbiorców. To jest głównie przemysł klejowy, przemysł płyt biurowych. Mówię tu o melaminie i moczniku technicznym. Realizujemy inwestycje. Nowy kompleks nawozowy został przekazany już do użytku. Na poprzednich spotkaniach informowaliśmy Państwa, że wcześniej były oddane nawozy płynne, teraz granulowane nawozy na bazie mocznika i siaczanu amonu. Te instalacje produkują i jest to nawozy tak płynne, jak i te granulowane, bardzo chętnie kupowane przez rolników. Świetnie wpisują się w portfolio Grupy Azoty. Pracujemy również nad wyborem technologii dla nowej linii kwasu azotowego. Mam nadzieję, że to na przełomie marca i kwietnia zakończymy ten proces i oczywiście przystąpimy do realizacji budowy nowej linii kwasu azotowego po to, żeby później istniejące 4 linie wyremontować, zmodernizować, uczynić je mniej energochłonnymi. Jak Państwo wiecie, kwas azotowy jest używany do produkcji saletry. Saletra jest dobrze sprzedającym się nawozem. Nie możemy sobie pozwolić, żeby na rok czasu poszczególne linie kwasu azotowego odstawiać do modernizacji. Realizujemy również zgodnie z harmonogramem granulację mechaniczną na dwóch liniach saletry. Najpierw oczywiście pierwszy etap jedna linia i do 2020 roku drugą linię zrobimy. Trwa też proces pozyskiwania pozwolenia na budowę, jeżeli chodzi o elektrownię Puławy. W miesiącu marcu spodziewamy się
takie pozwolenie na realizację tej inwestycji otrzymać, czyli pozwolenie na budowę. Od 2014 roku prowadziliśmy proces sprzedaży spółek non-korowych. Do tej pory udało się sprzedać jedną spółkę tylko. Jest to spółka Medical. Pozostałe nie znalazły w prywatyzacji menedżersko-pracowniczej, nie znalazły nabywcy, tak bym to powiedział. Z różnych względów. Agrochemię w Dobrym Mieście uruchomiliśmy produkcję nawozów w małych opakowaniach dla ogrodnictwa, dla upraw hobbystycznych pod nazwą WOW. To są takie 5-kilogramowe opakowania do iglaków, do traw, do kwiatów. Różne składniki świetnie wpisujące się w portfolio i chętnie nabywane przez mniej zapotrzebowany niż rolników, czyli ogrodników, sadowników, tego typu działkowców. No i opublikowaliśmy raport pod tytułem Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności. To są główne wydarzenia z Grupy Azoty Puławy. Bardzo dziękuję za to cześć. Pana prezesa Krzysztofa Jałosińskiego prosimy o przedstawienie wydarzeń w Policach. Ja myślę, że te zapisy, które są tutaj na tej stronie, to Państwo widzicie, także ja specjalnie tego nie będę powtarzał. Ja tylko chciałbym powiedzieć o rzeczy takie dość znamienne, jeśli chodzi o kwestie Polis, to trzeba popatrzeć na wyniki poszczególnych segmentów. No, tam dalej będą widoczne, ale ja tylko zagaję może teraz na temat tego, że wreszcie doczekaliśmy się w Policach jednej rzeczy, że biznes nawozowy, czyli biznes produkcji NPK-u, DAP-u powiedzmy, czy nawozów dwuskładnikowych, czy wieloskładnikowych, dzisiaj stał się motorem napędowym, jeśli chodzi o Police. To jest, muszę powiedzieć, że jakby się Państwo spojrzeli lata wstecz, to zobaczylibyście Państwo, że wyniki tego segmentu w Policach niestety są takie, że po iluś tam latach można powiedzieć, że ten biznes wychodzi na zero. I tak to niestety było właśnie w Policach, że ta produkcja nawozów w przeciągu od roku 2000 na przykład do 2003 czy 2002, wróć do 2012 czy 2013, to się zerowała, bo były okresy, kiedy rzeczywiście te wyniki były znakomite, a były okresy, powiedzmy, znacznie gorsze albo wręcz tragiczne. I suma tych efektów, to wychodziliśmy na zero. I biorąc pod uwagę taki ogromny potencjał, taką sprzedaż, jaką mieliśmy, to rzeczywiście był temat, który należałoby rozwiązać, czy problem. I wydaje mi się, że w końcu chyba żeśmy ten temat rozwiązali, ponieważ drugi rok z rzędu, to nie jest przypadek, że tylko w tym roku to się dzieje, czy w 2015, że Police rzeczywiście dzisiaj bazują nie na nitro, tak jak to było jeszcze w 2013 roku czy 2012, bo wtedy pod nitro nazywano mocznik i amoniak, bo one były tym napędem, ale dzisiaj są to nawozy wieloskładnikowe. I wydaje mi się, że te działania, które w Policach zostały wykonane, czy samodzielnie, czy wspólnie z grupą, bo to trzeba oddać, powiedzmy też to, że jesteśmy elementem grupy i sprzedaż nawozu na przykład znacznie lepiej się realizuje dzisiaj, powiedzmy, niż to było jeszcze parę lat temu, to rzeczywiście daje, powiedzmy, efekty. Ja nie mówię już o tym, że nie tylko chodzi o kwestie dotyczące samego wolumenu sprzedaży, bo na tym rynku bardzo konkurencyjnym, Państwo też o tym doskonale wiecie, jaki jest napływ nawozów NPK-ów czy NP do Polski. Jest to ogromna ilość, która miała miejsce i w 2014, i w 2015 roku, ale jednak udaje nam się, powiedzmy, to sprzedawać. Mało tego, podkreślamy w tych naszych informacjach, że wolumen sprzedaży nawozów jest lepszy, powiedzmy, niż to było w zeszłym roku i to widać po liczbach, nie tylko ilościowo, jak i wartościowo. Także umiemy to sprzedawać, umiemy realizować, powiedzmy, dobre wyniki, bo nie tylko chodzi o wolumen i przychody, ale też spójrzcie Państwo na wyniki związane na przykład tutaj w tym miejscu wskazywanym Rosji, czyli powiedzmy tym efektem, jakim jest, powiedzmy, poprawa efektywności działań w samych zakładach. Także te dwa elementy, oddziaływanie na rynek w różny sposób, jak i też poprawa kosztów związanych, powiedzmy, z działalnością Polis, daje tego typu efekty, że dzisiaj możemy powiedzieć, że w końcu zakłady chemiczne w Policach są rzeczywiście firmą nawozową, bo generalnie gro przychodów powinno przychodzić z nawozów i tak przychodzi. Dziękuję. Pan Adam Leszkiewicz, prezes Kędzierzyna. Dzień dobry Państwu. Dziękuję przede wszystkim za to, że my jako spółka niegiełdowa też możemy prezentować swoje wyniki roczne. Daje nam to możliwość pokazania naszego wkładu w wyniki grupy, ale też pokazania tego, jak grupa pozytywnie wpływa na nasze funkcjonowanie. Widać to wyraźnie po tym, co osiągnęliśmy w wynikach finansowych w roku 2015. O tym za chwilę.
A teraz o kilku projektach rzeczowych, które Państwu tutaj pokazujemy na planży. Skomentuję tylko dwa, bo często padają pytania dotyczące elektrociepłowni. Realizacja tej inwestycji idzie zgodnie z planem. Elektrociepłownia węglowa. Mamy nadzieję, że będzie uruchomiona do końca października 2016 roku i także najbliższe miesiące będą czasem analiz i rozmowy z zarządem grupy, jaka ma być dalsza strategia w tym zakresie. Drugi element to jest ta nagroda Lider Innowacji Roku. Bardzo nam na tym zależy, jest to dla nas bardzo ważne. Za nasz produkt plastyfikator nieftalanowy OxoViflex. Dobrze się ten produkt sprzedaje. Instalacja uruchomiona w kwietniu 2015 roku. Chciałbym też dodać, że generalnie w 2015 roku funkcjonowanie w grupie, wsparcie grupy pokazało, czy dodało nam wartości w różnych innych obszarach. Wykonaliśmy środki na inwestycje w wysokości 263 milionów złotych, o ponad 100% wzrost do roku 2014. Poszerzyliśmy portfolio produktowe o dwa ważne produkty, o nawozy płynne i ten nowy plastyfikator, ale potencjał przychodowy w obu tych obszarach, w tych produktach jest ponad 300 milionów złotych. Także właśnie dzięki temu OxoViflexowi wzmocniliśmy wizerunek firmy innowacyjnej, bo polska chemia pokazuje, że można opracować, wdrożyć, opatentować i wdrożyć do produkcji technologię opartą o nasze własne pomysły wspólnie z nauką. Jest też kilka innych wskaźników produktowych, organizacyjnych, o których w tym gronie warto mówić. Mam na myśli chociażby to, że 15 rok przyniósł nam wzrosty produkcji, wolumenu produkcji we wszystkich produktach, jeżeli chodzi o sektor nawozowy, że z programu Azoty Pro osiągnęliśmy efekty powyżej 50 milionów złotych na EBITDzie, a plan był dużo, dużo niższy, że poprawiliśmy wszystkie wskaźniki rotacji, na przykład należności, obniżyliśmy, a wzmocniliśmy przy zobowiązaniach, także kwestie jakby przyspieszenia rotacji zapasów i generalnie widać wyraźnie, że tutaj te standardy wprowadzane w całej grupie oddziaływują pozytywnie, choćby na taką spółkę jak nasza. Dziękujemy. Wstępem naszej opowieści o tendencjach rynkowych i tej przekazania informacji rynkowej o otoczeniu, o perspektywach najbliższych miesięcy jest zawsze ta mapa, której pokazujemy, jak wygląda struktura geograficzna naszej sprzedaży. I oczywiście zauważalny jest wzrost sprzedaży na rynku polskim o 3% do poziomu 56%. Unia Europejska to 33% udział naszej sprzedaży. W dalszym ciągu 90% naszej sprzedaży jest generowane na rynkach Unii Europejskiej. Uzupełnieniem tej informacji jest to, że na samym rynku polskim 75% naszej sprzedaży to nawozy, 16% to jest segment chemiczny, a tylko 2% to produkty z segmentu tworzywowego. W Unii Europejskiej 45% to są nawozy, 32% produkty części chemicznej i 21% to udział segmentu tworzywowego. Przygotowany do tego, aby dzisiaj opowiedzieć o otoczeniu rynkowym, jest pan prezes Szczepiński. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tendencja z 2015 roku z pewnością utrzyma się nadal. Na pewno także siarcza amonu, jak i saletra amonowa będą miały, jeżeli chodzi o cenę, tendencję malejącą. Stał wykładnikiem niskich cen zbóż, dostępności dopłat. Zakładamy, że
Jeżeli chodzi o poziom sprzedaży, on będzie analogiczny jak w roku 2015. Tym niemniej z znacząco niższymi cenami. Jeżeli chodzi o ceny tworzyw, one korelują z cenami ropy. Muszę powiedzieć, że istotny spadek nastąpił w listopadzie i grudniu. On się utrzymuje, jeżeli chodzi o spread kaprolaktan benzyn jest jednym z najniższych historii. Utrzymuje się stabilnie spread w układzie poliamidy kaprolaktam. Liczymy, że w drugiej połowie, szczególnie bieżącego roku, ten segment będzie notował istotny wzrost. Także duży potencjał jest w wydłużaniu łańcuchów produktowych. Te inwestycje realizujemy w grupie. Co do alkoholi OXO i plastyfikatorów. Spodziewany jest wzrost sprzedaży. Przy czym istotne jest to, o czym mówił prezes Leszkiewicz, nowy nieftalanowy plastyfikator, który go wytwórnia osiągnęła pełną zdolność, będzie bardzo dynamicznie rozwijał się, jeżeli chodzi o sprzedaż. Prognozowane tutaj przytaczane 6,2% z punktu widzenia Kędzierzyna będzie znacząco więcej. Co do wyników samych alkoholi OXO, one też będą dużo lepsze ze względu na to, że dokonano stosownych odtworzeń, które gwarantują zdecydowanie lepszy czas wykorzystania instalacji z pełną zdolnością. Melamina, zakładamy układ stabilny, zbliżony do 2015 roku. No i to, na co chcemy zwrócić uwagę, tu mówił pan prezes Rybak, jednak mocznik do celów technicznych to jest bardzo istotna rzecz, to jest w układzie B2B. Ta cena jest stabilna, ona nie podlega gwałtownie takiej erozji. Czym będziemy kompensować ten nie najlepszy układ, jeżeli chodzi o stronę sprzedaży? Przede wszystkim cena gazu. Rzeczywiście osiągnęliśmy w tamtym roku odpowiednie efekty. Mogę powiedzieć, że w zasadzie od maja, od wprowadzenia polityki rabatowej i określonego poziomu dywersyfikacji, mamy ceny w pełni porównywalne z cenami konkurencji europejskiej. Prognozowana cena gazu w miesiącach letnich to około 12-12,5 euro za megawattogodzinę. No, można założyć te 15 na przełomie roku 2016-17. To jest istotny plus. Na ile on będzie skompensowany przez konsumentów końcowych wyrobów, to osobna kwestia. Co do niższych cen siarki, cen ropy, no nie jest to istotne, jak państwo wiecie, liczą się spready i na tym powinniśmy opierać swoje rozumowanie. Dziękuję. Dziękuję. Wszystkie podstawowe parametry rachunku wyników uległy poprawie. W 2015 roku zanotowaliśmy wyższą sprzedaż na poziomie 10 miliardów 24 milionów złotych. Wyższą niż w roku ubiegłym z EBITDA, raportowalna 1,315 mld i zysk netto 692 miliony złotych. Przed ostatnim rzędzie siedzi jeden z naszych kolegów, który 12 miesięcy temu prognozował wynik zbliżony do tego, który uzyskaliśmy. I wtedy wielu z nas wszystkich powątpiewało, czy te poziomy mogą
być w zasięgu grupy Azoty. Rok 2015 pokazuje, że zarówno integracja w wielu obszarach jest w stanie przynosić dobre efekty, ale też i wielokrotnie o tym mówiliśmy, że ta polityka zakupowa, jak i też i efekt niższych cen surowców będzie miała znaczące odzwierciedlenie w rachunku wyników. W związku z tym, że rachunek wyników jest tabelą odzwierciedlającą dodawanie i odejmowanie, to dokonaliśmy jeszcze głębszej analizy i skorygowaliśmy wyniki zarówno 2014, jak i 2015 zdarzenia nadzwyczajne, czyli w 2014 skorygowaliśmy odpis na instalacji BKF-u w Kędzierzynie, a w 2015 odpisy, które zostały dokonane, te trzy największe to są odpis na aktywa wytwórni cenonu z benzenu, odpis na wytwórnię przerobu tłuszczów w Chorzowie oraz dwusiarczku węgla w Siarkopolu. Jeżeli skorygujemy o to zdarzenie nadzwyczajne, to EBITDA rośnie nam do 1,359 mld i w porównaniu do skorygowanej EBITDY jest znacząco wyższa. Ta skorygowana w 2014 wyniosłaby 862 miliony złotych, a wynik netto skorygowane te zdarzenia nadzwyczajne wyniósłby 727 milionów złotych. Jak to wygląda w tym układzie przejścia? Co zadecydowało o tym wzroście EBITDY w minionym roku? To przede wszystkim spadek kosztów sprzedanych produktów i usług. W tej pozycji w głównej mierze wiodącą rolę odgrywają niższe ceny zakupywanych surowców, w tym głównie gazu. Wzrost wolumenu sprzedaży to 456 milionów złotych. Pierwsza omawiana pozycja to 458 milionów złotych. Tutaj to jest znaczący wzrost, który budował naszą EBITDA. Z drugiej strony skorygowany o spadek cen produkowanych wyrobów 245 milionów złotych. Ten z kolei spowodowany kilkoma czynnikami. Z jednej strony już tu mówiliśmy o tym, że ten część ta nasza chemiczna, spadek ceny spowodowany był związanym z kształtowaniem ceny spadkiem surowców. W części nawozowej natomiast związany również z tym, z potrzebą uprawiania tej gry rynkowej na europejskim rynku nawozów w związku z ilościami, które dopływają w głównej mierze na rynek polski. Także coraz więcej oddajemy z ceny rok do roku. Jak analizujecie tendencje cenowe w poszczególnych tych naszych grupach produktowych, to te podstawowe, jak saletra czy nawozy saletrzane, w zasadzie minimalnie utrzymały poziom roku 2014. Natomiast cała pozostała ta grupa naszych produktów, jak mocznik i amoniak, są to ceny znacząco niższe. Spadek pozostałych przychodów w wysokości 107 oraz zwracam uwagę jeszcze na wzrost kosztów sprzedaży 52 miliony. To też jest element naszej walki rynkowej. Przejmujemy gestię transportową z kilku powodów. Raz chcemy kontrolować przepływ, analizować przepływ produktów do możliwie jak najdalej w naszym łańcuchu wartości, a z drugiej strony też szukamy sposobów na oferowanie naszym klientom coraz to bardziej atrakcyjnych cen. Z roku na rok widać, że grupa dzieli się marżą z naszymi odbiorcami. Pomimo też oczekiwań rynku, zawsze są takie, jeżeli, zwłaszcza w pierwszym kwartale, jeżeli są jakieś techniczne zatory w redystrybucji dopłat unijnych. One w każdym pierwszym kwartale zawsze występowały. Zawsze jest potem oczekiwanie, że rynek nawozowy w większym stopniu będzie brał udział w tym dzieleniu się marżą. 1,315 mld
skorygowane o zdarzenia jednorazowe, które netto wyniosłyby 44 miliony, dają tą EBITDA porównywalną 1 359 milionów złotych. Już kilka lat rzędu i to na sytuacja obecna rynkowa potwierdza, że tym segmentem budującym naszą EBITDA to przede wszystkim segment nawozowy. 998 milionów złotych EBITDA w roku 2015 w porównaniu z blisko 600 milionami w roku ubiegłym to znaczący wzrost. Poprawa wyników w tworzywach, ale w dalszym ciągu martwi nas ujemna EBITDA. Pierwsza połowa ubiegłego roku była znacząco lepsza. Dopiero trzeci, zwłaszcza czwarty kwartał, spadek spreadów zarówno w tym ujęciu poliamid benzen, jak i przede wszystkim kaprobenzen spowodowały, że te dobre tendencje z pierwszego kwartału zostały się pogorszyły w drugiej połowie roku. Chemia, znacząca poprawa, 135 milionów złotych wobec 46 milionów EBITDA w roku ubiegłym i pozostałe segmenty, energetyka na porównywalnym poziomie i niższy wynik w pozostałym segmencie. Tam też nie ukrywamy, że w tym segmencie są te nasze aktywa wspierające działalność korową. Naszym celem nie jest generowanie i maksymalizowanie wyniku. One są, realizują takie główne zadanie, to jest funkcja wsparcia głównego biznesu i tu chcemy przenosić największe korzyści do tych segmentów korowych. Jak wyglądała w szczegółach sytuacja w segmencie nawozowym, to jest 9% wzrost sprzedaży do poziomu 6 miliardów 58 milionów. Z tym, że to, co zaznaczyliśmy na początku, widoczną poprawą jest poprawa w sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, to jest 30% wzrost sprzedaży do poziomu 1 925 milionów złotych i nawozy azotowe, 3% wzrost, ale on również, to o czym mówiłem, uwzględnia również te poziomy cenowe na porównywalnym poziomie. Czyli ceny roku 2014 i 2015 w zasadzie się nie zmieniły. Jeżeli spojrzymy na notowania zbóż, bo to też jest ważny element cenotwórczy, opiniotwórczy, on decyduje o nastrojach, zwłaszcza w pierwszym kwartale. Kolejny rok z rzędu, nie mamy zimy, więc te prace polowe rozpoczynają się dużo wcześniej w całej Europie. Więc siłą rzeczy zakupy nawozów są znacząco przyspieszone. Jedynie zaobserwowaliśmy w ostatnich tygodniach wzrost notowań rzepaku. Pozostałe podstawowe płody rolne pozostają w zasadzie na porównywalnym poziomie. I wolumeny. Motorem poprawy wyników jest zwiększenie wolumenów nawozów wieloskładnikowych. Nawozy azotowe pozostają na tym samym poziomie, ale chcemy podkreślić, że to są maksymalne poziomy. I segment tworzywowy. Spadek 15%, jeżeli chodzi o sprzedaż, do poziomu 1 248 milionów. Jest głównie spowodowany tym czynnikiem cenotwórczym. Spadek benzenu. I w ogóle w 2015 roku zmienność notowań benzenu spowodowały to, że znacząco spadły ceny i notowań, i ceny realizacji zarówno kaprolaktamu, jak i poliamidu i tym samym również związanych tą formułą cenową poliamidów kompoundowanych. Chociaż tam w tym ostatnim ten spready i ta marża w zasadzie pozostaje na dobrym poziomie. Poliamid, sprzedaż wartościowo spadła o 7%, kaprolaktam o 28%. Ten 70% wzrost EBITDA wyłącznie w tym ujęciu matematycznym, ale w dalszym ciągu 10 milionów straty. I segment chemiczny. Podobnie, jeżeli chodzi o sprzedaż wartościową,
to podobne tendencje jak w segmencie tworzywowym. Zwróćcie uwagę, że Państwo, że produkty OXO 37% spadek w głównej mierze zawdzięczają spadkowi notowań propylenu i ortoksylenu. Mocznik na porównywalnym poziomie, to jest wzrost tylko 1% i melamina 5%. Biel tytanowa, również te tendencje zarówno rynkowe, jak i surowcowe, porównywalne i podobne jak w segmencie tworzywowym i alkoholi OXO. Poprawa EBITDA blisko 200% do poziomu 135 milionów złotych. Aktywa grupy wzrosły 8% do poziomu 10 miliardów 777 milionów złotych i podkreślenia wymaga też dobra, stabilna sytuacja finansowa, dług netto całej grupy, uwzględniający również wydatki inwestycyjne, które zostały dokonane w 2015 roku, wynosi jedynie 487 milionów złotych. Koszty ogółem nam spadły o 5%, ale te czynniki, które w głównej mierze decydowały o tym spadku, to niższe koszty zużycia materiałów i energii, oczywiście spowodowane niższymi cenami surowców energetycznych, głównie gazu i węgla. Spadek amortyzacji związany z odpisem instalacji BKF-u i w następnych latach również z spadkiem amortyzacji odpisanych kolejnych instalacji. Wyższy poziom usług, kosztów usług obcych, związany też skorelowany z wyższą sprzedażą i wzrost kosztów pracy jako efekt również podziału z poprawionymi wynikami finansowymi grupy. Poproszę teraz pana prezesa Mariana Rybaka o informację zakładów azotowych Puławy. Jeżeli chodzi o wyniki grupy kapitałowej, Grupy Azoty Puławy, bo będę tu mówił również o przychodach, o EBITDzie, która składa się na to tak fosforów gdańskich, dwóch agrochemów w Dobrym Mieście i w Człuchowie i oczywiście Chorzowskie Azoty. Więc jeżeli chodzi o przychody, to one były nadążne za sprzedażą, taka pewna sezonowość nastąpiła i w roku 2015, jak Państwo widzicie, osiągnęliśmy 3 miliardy 814 milionów złotych przychodów. Były to przychody lepsze niż w roku, większe niż w roku 2014 porównywalnie. Osiągnęliśmy EBITDA również znacznie lepszą, bo ponad 200 milionów złotych w roku 2015 w porównaniu do roku 2014. Przełożyło się to na wynik netto skonsolidowany, cały czas mówię o tym, na 448 milionów złotych, jeżeli chodzi o czysty zysk. To jest też prawie o połowę lepszy niż w roku 2014. Jeżeli chodzi o determinanty wpływające na ten wynik, to oczywiście, że spadek cen surowców strategicznych, które spółka kupowała, w tym gaz, energia elektryczna czy węgiel, ale podnieśliśmy większe koszty ze względu na obsługę większego wolumenu sprzedażowego, a więc generalnie wzrosły nam koszty związane ze sprzedażą. No i oczywiście jeżeli chodzi o ceny, to również uległy troszeczkę obniżeniu w stosunku do roku 2014, a więc większy wolumen, żeby uzyskać te same przychody, powiedzmy. W rozbiciu na poszczególne segmenty, to oczywiście, że dominantem, tak jak w całej grupie, tutaj jest segment agro i jeżeli chodzi o osiągnięty wynik, to jest 628 milionów złotych. Jest to lepszy wynik niż w 2014 roku. W chemii osiągnęliśmy 121 milionów złotych i w energetyka i pozostałe w sumie 64 miliony złotych. Jeżeli chodzi o podział, to
biznes agro przyniósł nam 65% przychodów, natomiast chemia 30%, energetyka 2% i pozostałe to jest 3%. W segmencie agro te przychody w roku 2015 to jest 2 miliardy 496 milionów złotych w rozbiciu na nawozy azotowe, głównie fosforowe, bo to gdańskie fosfory produkują fosforowe. Pozostałe usługi 50 milionów złotych, towary, materiały 163 milionów złotych. EBITDA na segmencie na agro 628, tak jak wcześniej mówiłem, milionów złotych. Rentowność EBITDA w roku 2015 w segmencie agro to 25,2%. Na tym wykresie podajemy również notowania, jeżeli chodzi o Saletrę, RSM i Mocznik, poszczególne, jak się te ceny utrzymywały. A więc widać, że Saletra stabilnie, Mocznik troszeczkę spadkowa cena w sumie i RSM w sumie stabilnie. W segmencie chemia uzyskaliśmy wynik 1 miliard 158 milionów złotych, niższy o 5%. Na melaminie wzrost o 5,4%, na kaprolaktamie jednak niżej, tak jak w grupie, bo i Tarnów i Puławek produkują kaprolaktam, czyli prawie 25% mniej. Mocznik wyżej 8% prawie, pozostałe 15,8%, towary, materiały 33%. EBITDA w tym segmencie chemia 108,6%. Rentowność na tym mamy 5,8%. Wolumeny tak jak w tym słupkowym. Jeżeli chodzi o notowania kaprolaktamu cen i melaminy, to te dwa wykresy, te dwie linie widać, że melamina stabilnie, kaprolaktam niestety cały czas niżej. I tu muszę dodać, że ta inwestycja, która jest realizowana w Tarnowie, poliamidowa, to jest po to, żeby kaprolaktam dalej przetwarzać do PA6. Kaprolaktam z Puław oczywiście. Jeżeli chodzi o bilans grupy Azoty Puławy, grupy kapitałowej, to osiągnęliśmy bardzo dobre rentowności, tak na EBIT, jak i EBITDA. Wskaźniki są znacznie lepsze niż w ubiegłym roku. Wskaźnik płynności też lepszy, bo w poprzednim roku 2,4, teraz 2,8. Jeżeli chodzi o dług netto, czyli ile mamy w kasie żywej gotówki, to jest 680 milionów złotych, a więc jak Państwo widzicie, inwestycje są niezagrożone. Mamy z czego je realizować. Mamy środki na to. Jeżeli chodzi o środki pieniężne, ekwiwalenty, to 713 milionów złotych, a w całej grupie kapitałowej mamy 33 miliony pożyczek. Jeżeli chodzi o strukturę kosztów rodzajowych, to główne koszty ponosiliśmy na gaz ziemny. To jest 58% wszystkich kosztów. Energia elektryczna 9%, benzen 9%, węgiel 9% i pozostałe 15%. W sumie, jeżeli chodzi o koszty, to o 2,9% mniejsze niż w roku ubiegłym. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pana Krzysztofa Jałosińskiego, przedstawienie wyników Polic. Parę informacji na temat Polic. Ja myślę, że nawiążę trochę do tego, o czym wcześniej mówiłem, że cieszymy się z tego, że nasza jednostka nawozowa jest takim napędem naszych działań, ale muszę powiedzieć, że nie tylko ten mit obalamy, ale obalamy jeszcze parę innych mitów. Jak spojrzymy na liczby, które są na tym pierwszym slajdzie, to Państwo widzicie, że nie tylko wolumen przychodowy, czy powiedzmy, czy przychody naszej firmy wzrosły w górę i to mocno w zeszłym roku, w porównaniu z 2014 roku,
ale też poprawiliśmy bardzo mocno efektywność naszego działania. To nie zawsze idzie w parze, natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że mamy jakby dwa obszary naszych działań. Jedne działania to są skierowane na rynek, tam gdzie staramy się ulokować nasze produkty w takich warunkach bardzo konkurencyjnych, a drugie działanie idzie w tym kierunku, żebyśmy koszty naszej produkcji zmniejszyli. Ja myślę, że Państwo czasami tego nie zauważacie, ponieważ w tych Waszych, powiedzmy, opiniach, które są przedkładane, tutaj to tego specjalnie nie widać, bo wydaje się, że te działania, które nie są popularne, powiedzmy, związane z tym, żeby obniżać koszty w firmie, to mam na myśli Azoty Pro, to mam na myśli coś, co tutaj zostało napisane i powiedziane wcześniej przez prezesa Szczypińskiego na temat remontów, to nie jest, powiedzmy, coś, co jest takim magnesem, jeśli chodzi, powiedzmy, o opowiadanie o biznesie, ale to generalnie, jak się to razem złączy i połączy, to rzeczywiście daje bardzo poważny skok wynikowy i to widać. Takim sloganem, który kiedyś policja było obarczane, to było to, że nawozy azotowe to się sprzedaje zawsze co roku, natomiast fosforowe to się, powiedzmy, że od czasu do czasu używa. To była sytuacja, kiedy rolnicy przeżywali pewne kryzysy i wtedy w momencie kryzysowym niestety odstawiali nawozy fosforowe z uwagi na to, że były to nawozy tzw. premium, czyli nawozy bardzo drogie, które niekoniecznie były używane. To się, myślę, zmieniło, ale nie zmieniło się dlatego, że rolnik nagle, powiedzmy, jakby przemyślał sprawę i dzisiaj kupuje, tylko zmieniło się z uwagi na to, że prowadzimy sukcesywnie wiele akcji marketingowych, które rzeczywiście docierają do rolników. Dzisiaj rolnicy też wiedzą, że rzeczywiście używanie nawozów fosforowych to jest to element, który poprawia im zdecydowanie efektywność. I jak to widzimy na tych, powiedzmy, slajdach, no szkoda, że nie ma tych jeszcze tych danych, jeśli chodzi o segment nawozowy z poprzednich lat tutaj, ale tam to rzeczywiście widać ten progres związany, powiedzmy, z tym oddziaływaniem ciągłym na tych naszych końcowych klientów. Inny slogan, który się wiąże z tymi wynikami, to jest slogan związany z tym, że zawsze policja była traktowana przez wiele, wiele lat, że jest to firma, która przetwarza surowce. I tak rzeczywiście niestety było, bo jak spojrzymy na wyniki finansowe w przeciągu, jak mówię, historycznych danych, to te wyniki wskazują na to, że właściwie byliśmy ciągle uzależnieni od dostawcy surowców, którzy generalnie się z policjami nie liczyli z uwagi na fakt, że policje nie były firmą, która miała wpływy poprzez swoją jednak ograniczoną, powiedzmy, moc przerobową, czy tak zwane capacity na dostawców i potentatów na rynku surowców. Tu mam na myśli fosforyty, powiedzmy, czy sól potasową. I wyniki, jakie uzyskiwaliśmy w negocjacjach z tymi firmami, to niestety dawały nam pewne gwarancje, jeśli chodzi o wyniki finansowe, tam tzw. zero plus. Czasami w sytuacjach, powiedzmy, bardzo dobrego rynku były te wyniki zdecydowanie, powiedzmy, lepsze, ale generalnie to ustawiało nas w okolicach, powiedzmy, zera. Teraz też się to zmieniło. I stąd też piszemy o tych determinantach związanych, powiedzmy, z działalnością Grupy Azoty, że między innymi tym determinantem to jest działalność, powiedzmy, naszej spółki córki w Afryce. Trzeba powiedzieć, że ta spółka i ta działalność nie zawsze jest, powiedzmy, jakby elementem bardzo profitowym, bo po stronie surowcowej tak to jest. Mamy tam zdecydowaną poprawę naszych wyników finansowych i kosztów związanych z zakupami surowców, nie tylko poprzez Afrykę, ale też oddziaływanie na naszych dostawców, jakimi są potentaci typu OCP z Maroka czy inne firmy, ponieważ sama świadomość tego, że my dywersyfikujemy dostawy tego surowca, powoduje, że mamy łatwiejsze możliwości negocjacyjne i ceny, jakie uzyskujemy, są zdecydowanie lepsze niż to było kiedyś. Natomiast no, nie ma co ukrywać, myśmy o tym specjalnie nie mówili, bo nie jest to powód do chwały, że rzeczywiście nasza ekspansja nawozowa, na przykład na rynek afrykański, no niestety tu w tym miejscu trzeba powiedzieć, że może nie jest porażką, ale to idzie bardzo, bardzo mocno w dużych bólach i niestety tego wyniku, powiedzmy, jakby działalności, o czym żeśmy kiedyś wcześniej mówili, że to jest też jeden z naszych, powiedzmy, że priorytetów, napotyka na duże bariery. I te bariery to się, myślę, nie wiążą nawet z brakiem naszych umiejętności, powiedzmy, oddziaływania na ten rynek czy naszych ekspertów, ale niestety kultura, powiedzmy, jakby biznesowa w tych krajach, w których my, powiedzmy, staramy się, powiedzmy, jakby zaistnieć, no niestety jest trochę inna, ale nie chciałbym tu publicznie o tym mówić, bo to się wiąże czasami z różnymi, powiedzmy, innymi elementami oddziaływania biznesowego. Natomiast no i to trzeba powiedzieć, że ten element no niestety nie jest takim elementem, którym możemy się chwalić. Nie? Natomiast jak spojrzymy jeszcze na inne elementy, bo to jest element związany, powiedzmy, z naszym działaniem, powiedzmy, zewnętrznym, to mówimy o kwestii związanej na przykład z oddziaływaniem na rynek odbiorcy, ale też trzeba powiedzieć, że mnóstwo rzeczy robimy rzeczywiście u nas w firmach i Grupa Azoty, powiedzmy, czy nasze działania, które się wiążą na przykład z Azoty Pro, to wybitnie pokazują, że to jest naprawdę dobry kierunek. Ja to wskazywałem dzisiaj przed tym spotkaniem na temat tego szczegółu związanego z prewencyjnym utrzymaniem ruchu. My dzisiaj żeśmy doszli do takiego poziomu, ja myślę,
myślę, że to możemy chwalić nie tylko w chemii, ale w ogóle, jeśli chodzi o działalność spółek biznesowych, że my dzisiaj nie płacimy naszym spółkom remontowym za fakt, że wykonują dane remonty czy modernizacje. My płacimy za to, że nie dopuszczają do takich właśnie remontów i takich modernizacji i takich awarii, które ewentualnie mogłyby się wydarzyć. I ten element, powiedzmy, wydaje mi się, że jest warty podkreślenia, że zdecydowana liczba awarii, powiedzmy, mniejsza liczba awarii niż to bywało kiedyś, daje nam ewidentny efekt związany z ekonomiką, powiedzmy, naszej działalności i obniża zdecydowanie koszty, nie tylko remontowych, ale też kosztów surowcowych, bo trzeba powiedzieć, że jeden wypad instalacji amoniaku to są miliony złotych, ponieważ tyle trzeba gazu zużyć, powiedzmy, na jej odstawienie, jak też mnóstwo gazu trzeba użyć, żeby taką instalację uruchomić. Tego do tej pory wynika się nie pokazywało, ale to jest ewidentny element właśnie jakby spowodowany tym, że mamy ten luksus, że te koszty możemy powiedzieć, że są zdecydowanie mniejsze. No, jeśli chodzi o nawozy, zrobiliśmy jeszcze jeden krok naprzód, który do tej pory też był problemem, w różnych dyskusjach przewijał się bardzo mocno. To jest to, że Police starały się, powiedzmy, każdy nawóz, na który było zapotrzebowanie na rynku, wyprodukować. Myśleliśmy w swoich strategiach, że generalnie tam, gdzie inne spółki nie chcą, powiedzmy, pewnych nawozów, powiedzmy, produkować, to my tam jesteśmy i my ten nawóz wyprodukujemy, bo to jest nisza, bo to warto i tak dalej. Ale w warunku takim ciągnionym, kiedy zobaczymy, że zamiast produkować 30 typów nawozów i je sprzedawać tutaj, to znakomicie lepiej opłaca nam się, powiedzmy, tych nawozów produkować na przykład 10 typów, bo w tym momencie nie ma tych przystojów, nie ma zmian, nie ma kosztów, które się z tym wiążą. I w tym rachunku ciągnionym to ewidentnie było, jest widać i stąd też mówimy o tym, że jednym z głównych elementów związanych, powiedzmy, z poprawą efektywności jest też to, że spółka nie produkuje w tym momencie całej palety produktów, tylko ogranicza, powiedzmy, to do tych głównych. I mało tego, żeśmy przekonali naszych rolników do tego, czy odbiorców, żeby rzeczywiście tak było, żeby niekoniecznie sięgali po jakieś oryginalne produkty, ale żeby skupili się na tych, powiedzmy, rzeczach, które naprawdę możemy zaoferować i to w dobrej jakości. To jeśli chodzi o to, takie, powiedzmy, ogólne determinanty związane z działalnością Police. Jeśli chodzi o poszczególne segmenty, ja już wspominałem o tym, że nawozy dzielimy w Policach troszkę jeszcze inaczej, ten segment nawozowy, ponieważ my to mamy na potrzeby własnych, powiedzmy, jakby działań. Mówimy o nawozach i mówimy o instalacji nitro, tak zwanej. Nitro to jest oczywiście ta część azotowa naszej spółki. Mam tu na myśli dwa produkty, mocznik i amoniak. I te dwa elementy do tej pory były jakby elementem, taką lokomotywą działalności Police. Dzisiaj mówimy o tym, że owszem, nitro bardzo dobrze, z tym, że tam patrzymy później na poszczególne produkty, to widzimy, że mocznik, jeśli chodzi o zmianę w przychodach, powiedzmy, jest to zmiana trochę negatywna, około 6%, amoniak trochę więcej, ale to jest jakby stabilizacja. Natomiast rzeczywiście takim eksplozją, powiedzmy, działań rynkowych, powiedzmy, i działań związanych z działalnością Grupy Azoty Police są nawozy wieloskładnikowe, bo wzrost nastąpił, jak wcześniej pan prezes Skolmowski mówił, około 30% i za tym idą właśnie te efekty związane z przychodami i z wynikami finansowymi. Pigmenty. Muszę powiedzieć, że to jest coś, co naprawdę zaprząta nam mnóstwo uwagi, ponieważ jest takim listkiem lakmusowym, czy my jako zarządzający, powiedzmy, tym biznesem potrafimy wyciągnąć taką część spółki z dołka. No bo nie ma co ukrywać, ta spółka, podobnie jak i inne elementy działalności Grupy Azoty, czyli OXO, czyli tworzywa, jest takim elemencie, powiedzmy, w tej chwili dołującym czy negatywnym, jeśli chodzi o wyniki finansowe. Ale trzeba powiedzieć, że mimo, że te wyniki były gorsze niż w 14, ale przez ten cały czas pracy nad poprawą tego, co możemy zrobić, doczekaliśmy się pewnego programu działań, które myślę, że Państwo zobaczycie w roku 2016, że te wyniki się poprawią. Przynajmniej o tyle, że nie będzie ta spółka, powiedzmy, jakby konsumowała wyniki innych segmentów i będzie to, powiedzmy, wynik na około zero, bo tak zakładamy, że to będzie. A te zmiany, jakie są, to nie tylko zmiany personalne, bo to jest najłatwiej, a najgorzej jest to, żeby dopracować się pewnych elementów, które rzeczywiście pokażą pewne pozytywy. I te zmiany się wiążą i z inwestycjami, ale też z właściwą działalnością, powiedzmy, jeśli chodzi o działalność operacyjną tego segmentu. To jest około 300 milionów złotych, powiedzmy, rocznie. To nie jest, powiedzmy, dużo, jeśli spojrzę na 2,7 miliarda, powiedzmy, naszej firmy, ale uważamy, że ten element, powiedzmy, działania naszej spółki może przynieść profity, albo przynajmniej, jak mówiłem, nie konsumować dobrego wyniku, powiedzmy, pozostałych segmentów. Jeśli chodzi o kwestie bilansu, czy kwestie związane ze wskaźnikami, związanymi z działalnością spółki, no to myślę, że te wyniki same mówią za siebie, jeśli chodzi o poprawę efektywności czy poprawę innych wskaźników, nawet zadłużenia.
Realizujemy oczywiście inwestycje, ja tu nie chcę mówić inwestycja, bo to jest kwestia przyszłości związanej z działalnością Polis, ale w tym roku oddajemy dwie duże inwestycje, które się pokażą potem w aktywach naszej spółki na koniec tego roku. To będzie z pewnością kwestia amoniaku, który zdecydowanie poprawi naszą też już w tej chwili niezły wskaźnik kosztowy, jeśli chodzi o zużycie gazu ziemnego głównie, ale też jeśli chodzi powiedzmy o pewną stabilizację produkcji, powiedzmy jeszcze mniejszą awaryjność w naszych działaniach. Koszty, jak Państwo tu widzicie, to są związane głównie z tym, że mamy wyższą produkcję i są też koszty zmienne, które u siebie mamy, to poszły w górę, a to naturalną rzeczą jest to właśnie, że z uwagi na większy wolumen sprzedaży. Jeśli chodzi o kwestię ostatnich slajdów, to jest taka swoiste podsumowanie, ponieważ no, 5 lat mamy za sobą, jeśli chodzi o moją działalność, powiedzmy, jako zarządu Polis i to może jest jakiś element podsumowujący, powiedzmy, pewne działania i mojej osoby, powiedzmy, i mojego zarządu i myślę, że widać z tego, że rzeczywiście te działania były, myślę, że pozytywne. Ktoś może ocenić, że mogło być jeszcze lepiej, ale wydaje mi się, że to są rzeczy, którymi możemy się chwalić. I wyniki grupy, jak spojrzymy na grupę Police w przeciągu ostatnich lat, zarówno po stronie EBITDA, zysku czy EBITu, to są elementy operacyjne i widać po nich, że rzeczywiście ta stabilizacja i nawet elementy poprawy są widoczne. Jak też to Państwa też działanie związane z notowaniami naszej spółki na giełdzie też pokazują, że rzeczywiście macie pewną wiarę w to, że Police są w stanie, powiedzmy, ten wynik lepszy kreować. Nakłady inwestycyjne to jest też może element, na koniec ostatni slajd w tej prezentacji pokazują nasze wydatki, ale to się wiąże z tym, że rzeczywiście mamy pomysły na to, żeby tą spółkę robić bardziej efektywną. Ja nie mówię o pomyśle związanym z tym, że musimy na przykład inwestować w energetykę, bo to się wiąże tylko i wyłącznie z wydatkiem, powiedzmy, ale oczywiście umożliwia to zgodnie z prawem działalność naszej spółki, ponieważ tym sposobem redukujemy efekt związany z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. I to tyle. Przygotowujemy się do ciekawego tematu związanego z konsumpcją CO2, bo to będzie temat być może związany z przyszłością i to jest element, który powiedzmy będzie takim elementem takim innowacyjnym, o którym wspomniał wcześniej pan prezes Bober. I myślę, że to będzie też wskazywało na pewien kierunek działań związanych też nie tylko z Policami, ale z grupą Azoty, bo ten problem dotyczący emisji CO2 nie tylko się wiąże z kwestią zakupu uprawnień i zwiększenia kosztów naszej działalności, ale też jest szansą szczególnie w chemii, na to, żeby tę emisję zmniejszyć, powiedzmy, i te CO2, powiedzmy, zagospodarować. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Grupa Azoty Kędzierzyn, pan prezes Adam Leszkiewicz. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, najpierw jeszcze tak, żeby kontynuować ten wątek prezesa Jałczyńskiego, jak to widać na amoniaku, jaki on jest ważny dla nas. Amoniak, modernizacja ciągu amoniakalnego była jednym z kluczowych zadań inwestycyjnych w ZAK-u w 2015 roku. Wydaliśmy na to 33 miliony, a efekty w drugim półroczu, tam były cztery takie duże zadania, efekty liczymy na blisko 9 milionów i chcemy je podwoić w roku 2016. Wyniki Grupy Azoty Kędzierzyn w roku 2015. Generalnie mamy niższe przychody, ale wyższe wyniki operacyjne. Przychody są niższe z trzech głównych powodów. Mieliśmy jeden z najdłuższych w historii postojów remontowych w lecie, planowanych, ponad około 45 dni. Mieliśmy awarię na turbosprężarce, na silniku, które do produkcji gazu syntezowego, co spowodowało, że w drugim półroczu produkowaliśmy. Zdolności nasze produkcyjne były dużo mniejsze na segmencie OXO. I również procesy rynkowe determinowały nasze przychody, dlatego że jednak spadek cen ropy naftowej oddziaływał na propylen i zmienność cen propylenu w kolejnych miesięcznych transzach była jednak tak duża, że kupujący zdecydowanie przychodzili tutaj przy produktach z segmentu OXO z takich długofalowych, kontraktowych zakupów na zakupy spotowe. Obok tych przychodów wyniki mamy lepsze i operacyjne, wynik netto niż w roku 2014, EBITDA 223 miliony, a wynik netto 124 miliony. Widać to zresztą wyraźnie też w podziale na kwartały, jak na przykład ten postój oddziaływał na nasze wyniki. Patrząc na poszczególne segmenty, rzeczą oczywistą jest, że głównie segment nawozowy determinował nasze wyniki. Jeżeli chodzi o OXO, to cieszy nas to, że no, w całym roku wynik jest, EBITDA jest lepsza
niż w roku 2014, także w czwartym kwartale jest lepsza i co ciekawe i co ważne, w pierwszym, jeszcze nie udało nam się tutaj uzyskać pozytywnej EBITDA, ale już w pierwszych miesiącach tego roku taką osiągnęliśmy. Zdziwić Państwa może ten wynik minusowy w czwartym kwartale na pozostałych przychodach. On związany jest z tym, że mieliśmy jeszcze taką resztę odpisu na BKF-ie, na bezwodniku kwasu wtalowego, a ponieważ instalacja została przeniesiona z jednostki OXO do jednostki infrastruktury już po odpisie w roku 2014, no to dlatego te przychody są tutaj klasyfikowane. 60% przychodów to nawozy, 34% OXO. Może jeszcze o tym jeszcze zdanie o tym OXO, bo to rzeczywiście bardzo ważny był rok, zmienny, oddziaływały ceny ropy, także mieliśmy nadpodaż produktów, trochę stagnacji czy spowolnienie w Chinach spowodowało, że ten rynek się bardziej zamknął i do nas plastyfikatory z Korei, z Azji, z Turcji zaczęły płynąć do Europy, w tym do nas, a z kolei alkohole z Rosji i to wpływało. Podejmowaliśmy różne działania poprawiające sprawność, ale też idące w kierunku zmiany filozofii od producenta wielotonażowych produktów do specjalizacji, stąd i ten ester nieftalanowy, ale także projekt estrów specjalnych, nad którym w tej chwili pracujemy. Kwestie innowacji i szukania tutaj z nauką wspólnie nowych rozwiązań, a także przechodzenie właśnie od producenta do oferowania całej usługi związanej z serwisem, doradztwem, stąd takie inicjatywy inwestycyjne jak laboratorium aplikacyjne czy instalacja ćwierć techniczna. Patrząc na nasz bilans, cieszy nas to, że poprawiliśmy wszystkie wskaźniki i rentowności, i płynności, i zadłużenia, rentowność EBIT, ponad 8%, 8% mamy zapisane w strategii, także ważny jest ten wskaźnik przy ROE. Wskaźnik płynności utrzymaliśmy na tym samym poziomie, ale dobrym poziomie. Wskaźniki zadłużenia 16 tutaj milionów. Wzrost sumy bilansowej o 12% pokazuje wzrost wartości spółki. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ale zanim przejdziemy do serii pytań i odpowiedzi, to chcielibyśmy jeszcze przekazać krótkie informacje o strukturze EBITDA w samej spółce dominującej. Tutaj widoczna jest poprawa w segmencie nawozowym. W tworzywach nie udało nam się poprawić ale obroniliśmy to 0 plus, czyli 15 milionów EBITDA i w pozostałych częściach energetyka i pozostałe w zasadzie na porównywalnym poziomie. Obecność chemii na giełdzie to czasami jak chodzenie po górach. Czasami jak się wchodzi na szczyt przekonanym, że to już jest szczyt docelowy. Za tym szczytem widać następne. Ale 2015 to niewątpliwie w dotychczasowej historii to okres rekordów. To maksymalny kurs osiągnięty 8 grudnia. 113 zł. W porównaniu do tych minimów, które mieliśmy w 2009 roku, to jest tak naprawdę jak porządne Alpy. To maksymalny kurs, ale też i maksymalna kapitalizacja, za co i za tą współpracę, dobrą współpracę z Państwem serdecznie dziękujemy. Zapraszamy teraz do pytań. Jeżeli nie ma odwagi do pytań na forum, zapraszam do indywidualnych rozmów. One są jak zwykle bardziej
bardziej konstruktywne. Dziękujemy serdecznie za obecność. To będzie nasza słodka tajemnica. Pan siedzący w przedostatnim rzędzie i tak wie, o kogo chodzi. Serdecznie dziękujemy za obecność, ale też i dziękujemy wszystkim inwestorom i wszystkim oglądającym nas za pomocą transmisji. Pozdrawiamy serdecznie i czujemy waszą obecność. Do zobaczenia na prezentacji wyników w maju. Dziękuję. A, na lunch, tak? Zapomniałem o jeszcze jednej ważnej rzeczy, że te rozmowy kuluarowe będzie można kontynuować podczas lunchu, na który państwa serdecznie zapraszamy. Podobno jest to piętro niżej.